I met an old man. I said, tell me your story. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam ze sobą Patryka. Przyjechaliśmy na mega miejscówkę, a mianowicie jest tutaj taki cały zespół, można powiedzieć, dworski, bo mamy tutaj dwa parki, dwa dwory, dwa młyny i rzekę piękną. Staramy się rozpoznać ten teren, jako że pogoda jest brzydka, to staramy się rozpoznać ten teren i sprawdzić, gdzie jest warto polatać. To jest nowa miejscówka dla nas. Ja tutaj byłem parę razy, latałem kilka też, ale nie do końca zeksplorowałem ten teren. Widzę, że Patryk się tym już zajął i dzisiaj zobaczymy, gdzie warto polatać. Jeżeli tylko pozwoli nam pogoda, to zrobimy fajne widokowe loty. Na razie ciemne chmury się zbierają tam, szczególnie za mną, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Więc tak, tutaj widzimy opuszczony dwór, bardzo ładny. Zaraz za tym dworem znajdują się takie bagienne stawy. Wow. Patryk mówi, że go korci, że jednak chciałby spróbować piątką polatać bliżej tego pałacu. I nie wiem, co powinniśmy zrobić, ale miejsce jest mega, jak kraina czarów wręcz. Nie znam takiego miejsca drugiego, żeby było bezpośrednio w pobliżu wody, tak zarośnięte, tak opuszczone i tak dzikie, a jednocześnie, żeby było tak bardzo ekscytujące jak to. Life is gonna happen one way or the other. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on. A się cały wali, Patryk. I zaraz przy ścianach są drzewa. Nie ma szans, żeby tak blisko nawet z sinełupem polatać. Nie można by tędy wlecieć. Przez to okno. Najpierw chyba znaleźć, wylecieć. Nie ma opcji w ogóle, żeby tutaj polatać koło tego budynku. Taki piękny balkon tam. To jest jedyne miejsce, które nie jest tak bardzo mocno zarośnięte. Szok. Pytałeś się, którędy można wylecieć. Tu można stąd wylecieć. Tam są drzwi też i tutaj nie jest tak bardzo mocno zarośnięte. Mega, nie? No. Piernicze. Takie belki. Co myślisz? No, z sinełupem tutaj. Ale zobacz, tu jest wejście z dachu. Aha. Przelot między dachem, tak. I wylot dachem. Ale to wygląda, jakby zaraz miało równo. Tak, to w każdej chwili może spaść na nas. No słuchajcie, widziałem wiele miejsc, ale to robi naprawdę duże wrażenie, jeżeli chodzi o poziom tego, w jakim jest stanie. No raczej nie ma szans, żeby to w ogóle odnowić. I raczej widać, że ten obiekt będzie niszczał. Nie ma szans, żeby go ktoś odbudował. To jest spokojnie wartość pewnie z 50-100 milionów złotych. A nie widzę tutaj opcji, żeby to miało aż taką wartość, w sensie, żeby to odbudowywać.
No, sytuacja wygląda tak, że na Sineupa, szczególnie małego, ta miejscówka jest mega. Trzeba obczaić parę rzeczy. Oczywiście trzeba uważać tutaj, żeby też nie narobić szkód, ale też żeby sobie nie narobić kłopotów, bo ten obiekt grozi zawaleniem. Patrząc z góry, wygląda na to, że nie ma szans, żeby go w ogóle odnowić. Cały dach, wszystko jest do zrobienia, mury są stare, okna, wszystko się wysypało praktycznie. 170 lat ma ten pałac, czy ten dwór, ale nie ma opcji. Jedziemy jeszcze w jedno fajne miejsce. Pięknie, dobrze się spisuje ten Sineup. Ja już rozumiem, na czym polega ta fascynacja, jeżeli chodzi o maluchy, bo faktycznie można całkiem dobrze polatać. Widzimy się w kolejnych epizodach. Do zobaczenia. Pa! Wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. Searching for glory.